dalej walczymy o życie na żyrardowskich wydmach, zwanych też wydymami. Czas na herbatę. Dokładnie, 5 o'clock. Przerwa, nie robimy nic. Nasza tradycja survivalowcy. Dobra. To co, rozpalamy ogień. Mamy zajebistą, czerwoną herbatkę. Takiej nigdzie nie znali. Dokładnie. Proszę, Patryku. Dziękuję. Proszę. Czekam się. Ciągaj. Pijemy z gwinta, ale to tylko dlatego, że ktoś nam filiżanki zakosił. Musimy oszczędzać herbatę, sobie. Ponieważ mimo tego, że jest tutaj dużo śniegu, dużo byśmy mogli zdobyć wody, ale niestety jest nieczysty ten śnieg, jest brudny, dlatego musimy to oszczędzać. Musi to nam starczyć do końca naszej wyprawy, naszego przetrwania. Także musimy ograniczać picie. Ale nie zrażamy się, jak widzimy, zapasy są dość duże. Zgadza się. Wystarczy na około dużo osób. Jesteśmy już po dzisiejszym dniu bardzo zmęczeni, dlatego chyba będzie teraz zacząć konstruować szałas. Zobaczcie, co znalazłem. Trytkownicę. Przyda nam się. No, myślę, że znajdziemy jakieś ziemniaki, pokroimy w tłuszczyku. No i sól, pieprz, ketchup. No i będą dobre frytki. Na razie musimy rozpalić ogień. To jest długotrwały proces, ale w końcu nam się uda. Kiedyś pewnie tak. Może zagrzejmy go do boju. Dawaj. Ogień. Frytki czekają. Mamy żar. Udało nam się. Panowie, teraz musimy zwiększyć masę. Trzeba dołożyć do pieca, panowie. Dokładnie. Trzeba dołożyć. No i już jedzonko robimy. Już. Aj się zajebiście dymi. Majeranku by się przydało. Oto przetopimy wodę. O. Gdzie jest? Na wolnym ogniu. Dobrze, gotuj. Gotuję. Na wolnym ogniu, ale okej. Żeby się nam nie przepaliło, nie? Oczywiście. Węgiel będzie siadł? No. Węgiel wygód. Okej. Białko, tutaj. Panierka. Normalnie jak kurczak. Panierka, tak. Troszkę naturalnych. O. Juwek. Jeszcze, żeby w gębie nie śmierdziało. No i troszkę dębu. O. Trzeba to zostawić na jakieś około 1,5 godzinki. No, powinno się ładnie ściąć. Powinno być voilà. Bon appetit. Al dente. Enjoy. Smaczne. Pycha. Miam. Wcinamy. Dokładnie. Także jest dobrze. My sobie teraz coś porobimy. Jedzonko będzie się nam robiło. No i za jakąś godzinkę, półtorej sobie zjemy. Na puste żołądki będzie to idealne w sam raz. Jak widzicie, udało nam się w końcu znaleźć dobre miejsce i szałas. Może nie jest za bardzo luksusowny, ale na głowę nam nie będzie padało. Wcale. Wygodnie się śpi i jest przede wszystkim ciepło. Jeszcze chciałbym wam coś powiedzieć. Pewnie zauważyliście, że jest z nami nowa osoba. Ty, naprawdę? No, jest tutaj obok. To nasz ziomek. No. Teraz coś o sobie opowie. Przypominają mi się czasy, kiedy to walczyłem w Wietnamie z talibami, z Japończykami, z różnymi tymi typu maściami. Kosiłem ich właśnie tą maczetą, którą dzisiaj operowałem. Jest ona już trochę złamana, zwokichana i w ogóle, ale daje radę.
No i dołączyłem do moich kompanów. Dokładnie. Widziałem, sobie rady nie dają. Ponieważ tak. Sir Philip, ziomek, który zabił wzrokiem bizona, upolował go niestety, ale urodziły mu się trojaczki. Chłopak się załamał, bierze leki, jest w psychiatryku. I do dzisiaj zadaję sobie pytanie, z kim? Dokładnie z kim i w ogóle jak to się stało? Nie ma z nim w ogóle już kontaktu, także jest pisany na straty. Musieliśmy znaleźć nowego członka i oto jest. Także teraz musimy odpocząć, musimy się wyspać, także na razie. Jeszcze tak do Filipa, chcieliśmy go pozdrowić, jeżeli nas widzi. Dokładnie. Tutaj niech bizony będą z tobą. Dokładnie. Peace. Tak no to na razie, do jutra. Miłego mchu. Dzień! Człowieku! Dobry dzień! Stajemy! Lecimy! Kurde, zapomnieliśmy wczoraj zjeść! Co? Chłopaki! Nie jedliśmy wczoraj! Tylko wciągaliśmy ten mech! Ja! Mech był zajebisty! Mamy energię! Ej, młody, wstawaj! Mamy jeszcze trochę! Nie ma mamy gubiazu! Rosznela! Pobudka! Dobra, idziemy jeść! Nie ma talerzyków, ale wcinamy rękoma, proszę. To może ja tak sobie... Ale to weźcie. To może, żeby było higienicznie. Weź, daj nożyk. Dobra. Ja sobie zrobię... Najlepiej je się to w taki właśnie sposób. Bierze się to o tak, zgniata. Ty, ja mam rodzynkę. Kurczę. Ja to sobie natnę, żeby się... I jemy. Można to też lizać a la lodzik. Ala Logic, bardzo dobra wersja. Magii by się przydało. No, co nieco. Aż palce wliżę. Dobra, jeszcze pojadło się. Pierwszy ci. No to co, teraz byłoby. Trzeba wyczyścić, bo... Nie świeżego nie będziemy jedli. Nie ma to jak czyszczenie jedzenia do ogniska. Dokładnie. Ekologicznie. Bierzemy herbatę. Czekajcie, panowie, trzeba kierunek ustalić. Gdzie się nóż przewróci? Tam jest wschód. Nic nie było, sprawdzałem, czy jest zdrowa. I się ma dużo pozytywnych energii mchowych. Gdyby nie było. Dotarliśmy do najbardziej stromego miejsca na żyrardowskich wydmach. O Jezu! Wracam do Wietnamu, pierdolę! W Afganistanie takich nie było! O właśnie sobie zimne kobiety grzamy wino! A ty śnieg! Chłopaki! Jesteśmy chyba na szczycie, co? O! Wydaje. Ale widok! O! Normalnie drzewa! Panorama Żyrardowa! Ja! O jasne. Widzicie? Spójrzcie w tamtą stronę, to chyba cywilizacja. Musimy tam dotrzeć. Budynki, ludzie, żyjemy. Bo nareszcie do Wietnamu wracam. I znowu udało nam się przetrwać w tak dzikim miejscu. Jedliśmy tylko upolowane, lekko podsmażone białko. No. Aha. Swoją. Rzeczy robione przez kolei, tak, nie? Zawodowców nie powinny być powtarzane przez was w domu, w szkole, gdziekolwiek. Pamiętajcie, grozi to kalectwem, śmiercią, wyłysieniem, stratą wszystkich zębów i w ogóle możecie zginąć. I pamiętaj, będziesz na YouTubie.